3, 2, raz i dzień dobry wszystkim, trener z tej strony, witam w kolejnym odcinku serialu Droga, czyli futbolowej Odysei Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarski świat, a pracującego aktualnie w Cali Braves, czyli w klubie grającym aktualnie na piątym ligowym poziomie w Szkocji. W dzisiejszym epizodzie dwa spotkania, najpierw będzie to Southern Counties FA Challenge Cup, czyli puchar hrabstw południowych Szkocji, a później spotkanie ligowe, zanim mecze. To oczywiście wizyta w kalendarzu, chociaż może na początek wizyta w transferach, bo zatrudniliśmy jednego nowego zawodnika, Jamesa Grahama, który był u nas już na, był u nas w poprzednim bodajże odcinku. Widzieliście jego debiut, znaczy może nie do końca debiut, bo wtedy grał jako zawodnik testowany. Teraz jest już częścią naszego zespołu, 3,5 gwiazdki, obecnych umiejętności 5 potencjału. 3,5 obecnych, 20 lat, Szkot, jego dotychczasowa kariera, wychowanych Ross County, później grał troszkę w Rangersach, tam jednak debiutu się nie doczekał, później w Rangersach B troszkę pograł. Później znowu pierwszy zespół tam nie pograł, w Annan Athletic był na wypożyczeniu w League One, proszę bardzo, w zeszłym sezonie 18 występów, 2 bramki, całkiem przyzwoicie. No i teraz jest naszym zawodnikiem, ten mecz widzieliście, 2 bramki MVP, no tu już widzicie jakie statystyki osiąga póki co w naszym klubie, 4 spotkania i 4 bramki, ale 3 zdobyte w jednym spotkaniu, skoro już jesteśmy właśnie w kalendarzu. Nasz ostatni odcinek to był chyba początek rozgrywek ligowych, czyli spotkania z kim? Z Bowness i Llandudno? Chyba tak, to były tak, 2 razy po 2-2. Później mieliśmy spotkanie z Albion Rovers. Uwaga, wynik 2-2. Kolejny remis 2-2. Strzelamy bramkę w drugiej minucie. Odpowiadają nam w minucie czwartej nasi przeciwnicy. My w 53 minucie strzelamy. Pierwszą strzelił Samson, drugą strzelił Hopkirk. A tu w 95 Cha Henderson strzela. I niestety nie możemy odnieść pierwszego zwycięstwa. U nas asysty zaliczyli Bredner i Hale. Jeszcze mieliśmy bramkę Samsona w 24 minucie nieuznaną, ale po prawdzie również Chola trafił dla drużyny Albion Rovers w 90 minucie. To też była bramka, która ewentualnie dawała im remis, ale również nie została ona uznana i musimy podzielić się punktami. Podobnie było w meczu kolejnym, czwarty remis rzędu, wyjazd do Cowdenbeath, czy do Cowdenbeath, nie jestem do końca przekonany, na ten proszę bardzo, całkiem przyzwoity, ładny stadion, tutaj widać go w tle. No i to gospodarze w 43 minucie obejmują prowadzenie za sprawą Iwana McPhersona, ale od czego mamy Davida Hopkirka, który w 74 minucie wykorzystuje podanie Hale'a, którego chyba muszę tutaj mocniej aktywować w pierwszym zespole, bo wchodzi z ławki i zalicza asysty w 74 minucie, również to on podaje do Hopkirka, mamy 1-1 i remisujemy czwarty mecz z rzędu. Pierwsze zwycięstwo, moi drodzy, przyszło tutaj w meczu z Berwick Rangers na wyjeździe, nie, to jest mecz u nas, właśnie James Graham, tutaj jego debiut, 3 bramki, jego debiut oczywiście po podpisaniu kontraktu, 3 gole, moi drodzy, i wygrywamy z Berwick Rangers, który chyba jest najbardziej jednym z najbardziej nielubianych klubów w Szkocji. Dlaczego? No dlatego, że jest to klub angielski. Tak, Berwick upon Tweed to miasto w Anglii, które swój zespół, ciekawe czemu, zgłosiło do Ligi Szkockiej, być może wiedząc, że Liga Szkocka jest troszkę słabsza od angielskiej, mieli jakieś mocarstwowe plany, które się jednak nie powiodły. Po prawdzie oni mieli tutaj prowadzenie w 24 minucie, Nelson strzelił bramkę, ale 42 minuta Graham, 68 Graham i 69 Graham i mamy 3-1. Poc jeszcze tutaj zmniejszył rozmiary porażki i doprowadził do dość nerwowej końcówki, ale udało się wygrać. Wygrywamy 3-2, Bredner, Gibson i Hopkirk zapisują asysty na swym koncie i mamy pierwsze zwycięstwo w barwach Caledonian Braves. I moi drodzy, tutaj zaczyna się dobry okres dla naszego zespołu. Mamy kolejny mecz na Allianz Park, gramy ze Stirling University, czy Stirling United?
University, Sterling University, Cameron Bredner w minucie 8, James Graham w minucie 17. Mamy 2-0, ale później Cammy McKinley, dwie bramki w drugiej połowie i mamy 2-2 i w 76. Cole Gibson strzela i mamy 3-2 asysty Gibsona i Hopkirka. I właśnie Gibson jest tutaj bohaterem tego spotkania. Strzela bramkę na 3-2, wcześniej daje dwie asysty na 1-0, 2-0. Znakomity występ Graham z kolejną bramką na koncie. Brawo. I no i co? Mamy kolejne 3 punkty. Następny mecz, wyjazd bardzo trudny do będącego tutaj w walce o, no, o podium, może nie o awans, ale o podium. Broxbourne Athletic. Wygrywamy spotkanie 1-0. Andrew Wilson bohaterem tego meczu, jeżeli spojrzymy sobie na tutaj statystyki. Gdzie są statystyki? 11 strzałów, 5 celnych, bardzo groźny strzał, ale Andrew Wilson obronił je wszystkie. No i w 32 minucie Spears wykorzystuje podanie Cole'a Gibsona, akcja naszych dwóch środkowych pomocników. Mamy, moi drodzy, 1-0, szkocka Lowland League. Tak wygląda tabela, jesteśmy na miejscu 8, tak więc dokładnie po środku tabeli i tutaj zasadniczo chciałbym pozostać. I tak mamy dosyć sporo straty do Cowdenbeath, czy Cowdenbeath, Cowdenbeath chyba, i, no ale mecz zaległy w stosunku do nich, więc być może tą lukę uda nam się szybko zasypać jakimś tutaj zwycięstwem i no zbliżyć się na 2 punkty i do właśnie Cowdenbeath, do Cowdenbeath i do Broxbourne Athletic, z którym to wygraliśmy. A póki co, moi drodzy, mamy tutaj Puchar Hrabstw Południowych, którego to jesteśmy chyba delikatnym faworytem, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy jedynym zespołem tutaj z SLL, czyli ze Scottish Lowland League. Pozostałe zespoły to jest poziom, szósty poziom ligowy, tu jeszcze jakaś drużyna U21 i tutaj siódmy poziom ligowy, to jest Puchar Hrabstw Południowych i jesteśmy jedynym zespołem, który gra tutaj w Lowland League. No i chyba jesteśmy delikatnym faworytem. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj, co się tutaj dzieje. Ćwierćfinału, losowanie. Ok. Gretna oraz Knightsdale lub Calibrate zmierzą się w kolejnej rundzie w ćwierćfinale, więc już wiemy, że tutaj Gretna być może w ćwierćfinale. Gretna, o proszę bardzo, są tu jednak jakieś kolejne kluby. Southern Counties Cup. Gretna, czyli część klubów chyba też przychodzi albo po prostu już grali. A czemu tu ćwierćfinał jest strasznie dużo? A nie, no nie jest. Okej, tu mamy. Gretna w tej rundzie chyba nie grała. Tak się tutaj składa. Czy grała tutaj Gretna? Nie. Knightsdale jest obrońcą tytułu, czyli gramy tutaj z zespołem, który w zeszłym sezonie wygrał Southern Counties FA Challenge Cup, to ciekawe. Gretny tutaj nie ma, więc Gretna jest tutaj z jakimś wolnym losem. Czy półfinały też są rozlosowane? Nie, 15 lutego będą, tak więc dzisiaj mamy 18 stycznia, więc ewentualny półfinał będzie później. Dobra, Puchar Juniorski to nas mnie interesuje. Sam Kostę, czy jemu chyba a nie, jest tutaj, mamy tutaj wszystkie zaakceptowane, jemu tutaj obiecaliśmy wypożyczenie, więc w porządku. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do meczu. Jesteśmy, ok, jeszcze to. Teraz przechodzimy do meczu. Nie, jeszcze nie przechodzimy. Gretna gra, ok. Przechodzimy do meczu. Tak jest, moi drodzy, przechodzimy do spotkania. Skład na dzisiejsze spotkanie to Wilson w bramce, Condy Crawford, Quita Dika Brown w obronie, Malec, Spence, Gibson w pomocy, Hopkirk, Graham, Bredner w ataku. Przeszliśmy tutaj na taktykę znaną z Turso, przynajmniej jeśli chodzi tutaj o te sprawy związane ze stylem gry. Jedyną różnicą jest to, że poświęciliśmy jednego napastnika i ofensywnego pomocnika, żeby zagrać sobie ze skrzydłowymi. No i mamy tutaj też sporo młodzieży w drużynie. Oczywiście Crawford, młody zawodnik, to chyba lat 17, Quita Dika 17, Malec 16. Czemu tracimy tyle bramek? No przede wszystkim dlatego, że ci chłopcy to są bardzo niedoświadczeni zawodnicy. Zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko spróbować się wygrać z... A czemu tutaj to się dzieje? Okej, okay, czemu miał, dobra, tutaj natychmiastowy wynik, nie będziemy się bawić w to. Sam kos jest zawieszony. Czemu ja mam wybierać mecz U19? Tego nie wiem.
Okej, okay, idź może ty na tą pozycję. Okej, okay, natychmiastowy wynik. Filip Belok też nie może zagrać, bo, aha, bo został wypuszczony. Okej, okay, nie, niech będzie, niech będzie. Czyli idź ty. Ty możesz zagrać, a jeszcze tutaj zrobimy zmianę może z tobą. Zagrasz nam tu? Zagrasz, czemu miałbyś nie zagrać? Okej. Wybrano tylko 7 zawodników z pola. Okej. Jay Walker niech sobie idzie na bramkę. Może zrobimy tak po prostu. Pomoc wybiorze. Użyj sugerowanego składu. Dziękuję. Natychmiastowy wynik. Przejdź do symulacji meczu. Przejdź do meczu. Zespoły przeprowadzają rozgrywkę, moi drodzy. Hej, idziemy. Mam nadzieję, że nie będzie to mecz Air United U18 kontra Cali Braves U18. Tylko będziemy mieli Knightsdale Wanderers, moi drodzy, i Caledonian Braves. Są tu jakieś ciekawe nazwiska. Szukam głównie polskich. I być może, chociaż nie, to jest południowa Szkocja. Tutaj nie będzie za dużo McLeanów czy kogoś tam, już nie pamiętam. Dobra, nieważne, panowie, nie bez powodu jesteśmy faworytami. Pokażcie im dlaczego. Wyjdźmy na boisko, po prostu zróbmy swoje, zagrajmy ten mecz, wygrajmy ten mecz, awansujmy do ćwierćfinału i cieszmy się. Czemu? Nie wiem, jestem w szatni. Wszystko mam jakieś takie bardzo opóźnione. 4:20, oczekiwanie na kolejną akcję. Skrócimy sobie, ok. Coś się dzieje, moi drodzy. Nie wiem, czemu mam obraz szatni, a nie z boiska. Chciałbym mieć widok z boiska. O, chyba teraz. Chyba teraz będzie, moi drodzy. Jest 9 minuta. Pierwsza runda Pucharu Hrabstw Południowych Szkocji. Southern Scottish Counties w FA Challenge Cup. Tak się chyba nazywa cała ta Southern Counties Cup. Okay. Czyli Puchar Hrabstw Południowych, tak go nazwijmy. Nie ruszajmy już tego. Na razie zobaczmy. Mamy 24 minutę spotkania. Jak na razie niewiele się dzieje poza naszym wielkim posiadaniem i dwoma strzałami. 65% posiadania piłki po naszej stronie. Pierwszy strzał, pierwszy celny strzał dla Knightsdale'a. Nie wygenerował praktycznie żadnego XG. Tak więc nie wiem, co to był za strzał. Czy to w ogóle był strzał? Może ze swojej połowy, czy coś w tym stylu. Jak na razie bardzo nudne spotkanie, nie wiedzieć czemu, co tutaj możemy wyczytać. Możemy wyczytać, że no bardzo tutaj cofnięci gospodarze. Może teraz Crawford do Condiego, ten do Hopkirka. O, Hopkirk ładnie się zabrał z piłką, już wpada w pole karne do Spacea, ten do Gibsona. Gibson musi być bramka, McDonald broni. No to była idealna sytuacja. Gibson na 11, 10 metrze sam musiał uderzyć, musiał strzelić bramkę. Uwaga, mamy tutaj jeszcze pojedynek w powietrzu. Graham dopada do piłki. James Graham, piąte trafienie w sezonie. Hopkins zalicza asystę, mamy 1 do 0. Frekwencja 46 osób. Nie są zadowoleni. Zobaczmy, Bredner. Tutaj mamy trochę zamieszanka. Hopkins wrzuca piłkę. Błąd bramkarza. Ta piłka spada do Grahama. Bramkarz nie potrafił tej piłki sparować. Muszę na chwilę przerwać się nagrywaniem. I już wracamy do meczu. 43. minuta spotkania. Już za chwilkę koniec pierwszej połowy. 7 do 1 w strzałach, 4 do 1 w strzałach celnych. 62% posiadania piłki po naszej stronie. Widać tutaj też średnie pozycje. Praktycznie tylko jeden zawodnik głównie, znaczy głównie średnio przebywał w okolicach. W okolicach połowy, reszta cofnięta zdecydowanie na swoją połowę. To dobry dla nas prognostyk na drugą odsłonę tego spotkania. Zobaczmy sobie, co tutaj będzie się działo. McCracken, czy będą w stanie tutaj coś wykombinować gospodarze. No, wygląda na to, że są Kondi. No, nie było tutaj kartki, nie ma żółtej kartki. Okej, nie jest żółta kartka dla naszego obrońcy. No tak, to była kontra, którą musiał przerwać w ten sposób, inaczej mielibyśmy kłopoty. Zdecydowana tutaj przewaga po naszej stronie w pierwszej połówce. No, ale wiecie, piłka amatorska to są dwie połowy, to są dwie czasem bardzo różne połowy, więc musimy tutaj mieć się na baczności, zwłaszcza w takich sytuacjach, w których no, gospodarze teraz doszli do
sytuacji strzeleckiej. 0,17. Uważam, że XG tutaj w tym, chociaż znowu piłkarz amatorskich, nie wygenerowało to wielkiego zagrożenia z naszej strony, ale moim zdaniem była to całkiem niezła sytuacja. Uwaga, znowu Malet świetnie teraz odbierze, 16-letni Francuz. Uwaga, Bredner do Grahama, chyba nie było spalonego. Graham 2-0, czy tutaj nie było spalonego? Chyba nie. Cameron Bredner zalicza asystę, a Graham trafia po raz szósty w koszulce, w sumie po raz ósmy w koszulce, bo jeszcze dwie bramki strzelił jako zawodnik testowany w koszulce. Oczywiście Caledonian Braves, James Graham, piękny strzał, Bredner zalicza asystę, mamy 2-0 i ten mecz i będzie teraz o wiele, wiele, wiele spokojniejszy. Zobaczmy tutaj, jakaś przewaga po stronie gospodarzy była, troszkę się ich pozycyjność też zmieniła, jeden zawodnik gdzieś tutaj średnio więcej czasu przebywa na naszej połowie, ale też nie wyszedł jeszcze poza, że tak powiem, koło wyznaczające środek boiska, więc mamy tutaj generalnie spokój. Gibson, znowu jesteśmy w fazie budowania, tym razem budowania niskiego. Quitadika, czy uda nam się wejść do strefy średniej? Może teraz czas na zmianę centrum do lewej strony. Quitadika, ładnie, acz trochę wolno i znowu piłka gdzieś do prawej strony, ale tam jest Bredner, nasz wielki mózg, nasz wielki mąż opatrznościowy. Teraz fajnie chciał się Spears zachować, o ile tak chciał się zachować McKenzie. Teraz uwaga, akcja gospodarzy, Kondi, dobrze, ale nadal mamy zagrożenie tutaj, być może Tony Wallace. 62. minuta i mamy 2-1. No, takich rzeczy. Kondi, no czy źle się zachował? Może powinien był wycofać do bramkarza, no ale no, nie oczekujmy wiele. Spears do Gibsona. Gibson do Quitadiki. Quitadika do Gibsona. Gibson traci piłkę. I mamy problemy. I moi drodzy, będziemy mieli duże problemy. Wygonili nam lewego obrońcę. I proszę bardzo. 62, 63 minuta. Kondi nie popisał się w pierwszej bramce. Zawalił całkowicie drugą bramkę. Czym zawalił? Pytacie? Tu się dał wygonić ze swojej pozycji. I Churchill trafił bramkę. W kilkadziesiąt sekund w zasadzie nas rozmontowali, moi drodzy. Bredner! Ładny strzał. Ale niecelny. Mamy 65. minutę. Dobre występy tutaj naszych zawodników ofensywnych. Nie chcę tutaj jak na razie niczego zmieniać. Może nawet do końca meczu, chociaż tutaj... No nie, to nie nasze. No, wszystko tutaj wygląda nieźle. Tak więc na razie nie będziemy niczego ruszać. No może teraz. Chociaż nie, dlaczego? Bredner jest ok, Spears nie gra najlepiej, Gibson nie gra najlepiej. Może zamienię tych dwóch panów miejscami. Zasadniczo to Gibson uważam, jego uważam za troszkę bardziej ofensywnego zawodnika. Spears bardziej w roli tej takiej defensywnej. 75. 11-4 w strzałach, 6-3 w strzałach celnych, 61% posiadania piłki. Nadal tutaj żadnego zawodnika, jednego tylko zawodnika wypuścili poza połówkę, a mają 2-2. No dwie akcje zrobili, które w zasadzie jedną, druga po prostu zabrali piłkę, zrobili naszego lewego obrońcę na szaro i mają 2-2, więc nie jest to, uwaga, Spears. Ładne uderzenie, McDonald wybija narzut rożny, ale po stałych fragmentach nie jesteśmy jakimiś bogami, chociaż druga nasza bramka padła po rzucie rożnym, więc może teraz Graham, chociaż strzelił ją Graham, teraz wykonuje rzut rożny. Uwaga, wrzutka w pole karne, niezła. Ferguson, jeszcze raz nasz napastnik, Graham Mallet do Spearsa, Kian Spears, Matthias Mallet, piękna asysta, mamy 3-2, moi drodzy, 81. minuta meczu. No tego chyba nie przepuścimy. I znowu po rzucie rożnym. Oczywiście nie bezpośrednio, ale teraz Male, dobre zachowanie do Spearsa. Spears, ładne uderzenie. I mamy kolejną bramkę naszego środkowego pomocnika. Bardzo ładny Max Kondi, mocno zmęczony. Jego tutaj chyba, ojej, kurz, te straty mnie irytują. W Turso też mnie irytowały, ale po jakimś czasie, po zgraniu zespołu ich było znacznie, znacznie mniej. Tak więc liczę również tutaj na tą współpracę. Uwaga, Max Kondi znowu w tarapatach zrobili, nie do końca go zrobili, zmusił do zagrania, chociaż chyba tamten chciał tak zagrać. Uwaga, McKenzie 3-3. O Jezu. Nieuznany, moi drodzy. Kondi chyba. Kondi. No mocno szczęśliwy człowiek. Po raz kolejny z niego robią tutaj durszlak, a nie mamy nikogo na zmianę, żeby zmieniać. Mamy McEwana. Wpuścimy jego za Browna.
Mamy tutaj też, tutaj generalnie wszyscy grają nieźle. Wpuścimy sobie Kira Samsona za Grahama, zatwierdzamy zmiany, wracamy na boisko. Może jakaś tutaj świeża noga w ataku da nam tutaj jakąś akcję, w której zamkniemy sobie to spotkanie, bo tego teraz, że tak powiem, wymagają okoliczności. No ale też spokojnie, 5 minut do końca. Myślę, że na tą chwilę raczej tutaj zagrożenia nie ma. Już mamy 95. No i uwaga, jak teraz nie trafią, to nie trafią. Chyba że trafią. Nie trafią. Spalony, ok. To wygraliśmy, moi drodzy. Będzie druga runda Southern Counties Cup, czyli puchar hrabstw południowych. Wilson wybija i sędzia zakończy to spotkanie. Nawet nie musiał wybijać, zakończył to spotkanie. Mamy 3 do 2, nasz ulubiony wynik. Mamy awans do kolejnej rundy. Widzimy się za chwilkę na lidze. Moi drodzy, wracamy na drugi dzisiejszy mecz. Będzie to starcie ligowe z Gala FR, czyli z Gala Fairydin Rovers, klubu występującego w mieście Gala Shields. Moi drodzy, zanim ten mecz, to nowa postać w zespole i to jaka znakomity, jak na nasze warunki, lewy obrońca Adam Khan, 19-letni Pakistańczyk, ale ze szkockim obywatelstwem. Uwaga, jeden mecz międzypaństwowy, jeden występ w reprezentacji zaliczył ten chłopak. Wygraliśmy wyścig o podpis kontraktu, to znaczy może nie do końca wyścig, bo pozostałe kluby były zainteresowane, ale były to choćby Inverness, Cali Thistle, czy inne kluby z League One, czy też nawet z Premier League, chyba Air United też się interesowało, no ale takim najbardziej znanym był Inverness, Cali Thistle. Jego dotychczasowa kariera to właśnie edynburski Hibernian i w Premiership nie zagrał, ale zagrał jeden mecz, bodajże tak, nawet dwa spotkania zagrał tutaj w pucharze i tutaj też w rozgrywkach kontynentalnych. Jeżeli śmiem twierdzić, że Liga Mistrzów albo Liga Europy, nawet strzelił bramkę w tym meczu i teraz będzie reprezentował Cali Brace, czyli zespół z piątego ligowego poziomu. Znakomity zawodnik, 4,5 gwiazdki, obecne umiejętności, full potencjału, lewo obrońca, o dośrodkowaniu 11, odbiór piłki 12, krycie 8, naprawdę świetny chłopak, determinacja 15, no tego człowieka tutaj zdecydowanie potrzebowaliśmy. Zresztą teraz zobaczcie, czołowy piłkarz na miarę League 2, czyli czwartego poziomu ligowego, a potencjalnie piłkarz na poziomie szkockiej, na poziomie szkockiej Championship, naprawdę świetny. To transfer, wracamy do zespołu i do składu zespołu na mecz dzisiejszy, czyli Gala Shields. Na wyjeździe Wilson w bramce, właśnie Khan, Crawford, Quitadica, Brown w obronie, Malec, Pierce, Gibson w pomocy, Hopkirk, Graham i Brettner w ataku. Zgłaszamy zespół, wychodzi. Wychodzimy na boisko, wychodzimy spróbować no, zagrać po raz kolejny, osiągnąć trzecie zwycięstwo w lidze z rzędu lub czwarte ogólnie, czy też przedłużyć swoją pasę do 7 i 8 meczów w Cali Brace bez porażki. Anthony Sherlock, proszę bardzo, jest trenerem naszego dzisiejszego przeciwnika. Andy Munro, proszę bardzo, Billy Mackay, no sporo szkockich nazwisk, no ale już dobra. McLean to było chyba to nazwisko, które w Turso i na północy miał każdy zespół. Dobra, nie istotne. Wracamy do spotkania Gala Shields. Ich skład już znamy, ich ustawienie znamy. No, sporo tutaj zawodników za swoimi zdjęciami, czyli prawdopodobnie dosyć dobry zespół. Za chwilkę zobaczymy sobie jeszcze tabelę, bo nasz dzisiejszy gospodarz jest chyba pod nami ze 3 miejsca. Czy dobrze mówię? Calibre jest na 8, Gala na 13, czyli 5 miejsc dzieli te dwa zespoły. Moi drodzy, zaczynamy spotkanie. 21, o ile się nie mylę, kolejka szkockiej Lowland League i spotkanie Gala Fairydin, Gala Fairydin Rovers kontra Caledonian Braves. Oczywiście spotkanie gramy na wyjeździe na bardzo ładnym stadionie w Gala Shields. Można sobie zobaczyć
Można sobie to zobaczyć na Google Mapsach. Bardzo ładny stadion, w zasadzie dwa stadiony, bo obok tego, gdy tylko kończy się boisko piłkarskie, zaraz zaczyna się plac do rugby i tam również stadion dosyć przyjemny dla oka. Wracamy do spotkania, mamy już szóstą minutę spotkania i stały fragment dla gospodarzy Munros. Ojojoj, piłka zatańczyła tutaj na linii bramkowej. Hopkirk, zdaje się, był ją wybił z praktycznie naszej linii bramkowej, bo ta już myślę, że zmierzała do bramki i teraz Hopkirk właśnie będzie stwarzał zagrożenie w ofensywie. Wrzutka w pole karne, Bredner oddaje strzał, ale Cantley, bramkarz gospodarzy, jest na posterunku i po prostu piłce nie dał przekroczyć linii bramkowej. Uwaga, kolejny stały fragment. Zdaje się, że gospodarze są dobrzy w tym elemencie. Nie sprawdziłem tego. Spears, takie trochę paniczne wybicie do przodu. Zresztą nie było tutaj wsparcia. Powinien był przed... Ojojoj, teraz świetna piłka tutaj do Rida. Ten do Makaja, ten wrzutka w pole karne. Kan dosyć niemrawo, jak na takiego pana piłkarza, którym jest. No ale spokojnie, to jest jego debiut. To jest w ogóle mecz. Nie wiem, czy on miał jakiś trening z zespołem, bo zdaje się, że go, chociaż nie, no był testowany przez tydzień, przyszedł do nas, o, teraz Bredner, ładny strzał, Adam Khan był przez nas testowany przez tydzień, tak więc troszkę tych treningów, no, odbył ze 4 gdzieś, po podpisaniu, przed podpisaniem kontraktu i po chyba jakiś jeden dzień treningowy miał. Uwaga, Graham, Graham, niestety. Nie ma bramki, dobra interwencja bramkarza gospodarzy, będziemy mieli stały fragment, jeszcze raz Graham będzie wrzucał w pole karne, ale gdzieś tam piłka się zatrzymała, zakotłowała, choć wrzutka była całkiem przyzwoita, no ale nie mamy, to jest jeden z naszych głównych bolączek, no nie mamy, przepraszam. Jeszcze trochę choroby mnie trzyma, ale już jest zdecydowanie lepiej. No mamy problem z centymetrami tutaj i to przy stałych fragmentach niestety widać. Nie mamy tutaj wysokich chłopaków. Crawford jakieś 1,75 m, Quita Dika też chyba niecałe 180, tak więc nasi środkowi obrońcy to nie są... To nie są duże chłopaki. Uwaga, Gibson, ładna akcja, nie ma bramki, kolejne uderzenie, kolejny strzał. Zaczyna się tutaj nasza przewaga troszkę krystalizować. 20, już druga minuta, 6 do 3 w strzałach, 3 do 1 w strzałach celnych, 0,62 do 0,22 na XG, ale uwaga, posiadanie piłki na korzyść gospodarzy. Uwaga, teraz, o, ale się nas rozegrali. No cóż, nie trzeba często strzelać, wystarczy, że we właściwym momencie strzeli się celnie. No piękna akcja, trzeba Sample, czy to ten? Nie, to jest K Sample, a bramkę strzelił J Sample. No cóż, rozegrali nas tutaj koncertowo i niestety Wilson no przepuszcza bramkę, no ale cóż, no uznajmy, była to bardzo udana akcja zespołu gospodarzy, którzy obejmują prowadzenie, mają 1 do 0. Jak na razie nasze tutaj ofensywne zapędy troszkę ucichły. Szybciutko zażądam więcej od swojego zespołu na te ostatnie kilka minut pierwszej połowy. Zobaczymy, czy to coś wniesie. No, troszkę tutaj przewagi optycznej odzyskaliśmy, ale zdaje się, że tutaj tą pierwszą połówkę zakończymy, chociaż niekoniecznie. Zobaczmy, Adam Khan, Hopkirk, Adam Khan, on ma dobre wrzutki, wrzuca, ale Cantley jest na posterunku. Jak na razie on tutaj no, jest jednym z kandydatów do bycia bohaterem przynajmniej tej pierwszej połowy, oczywiście poza zawodnikami, którzy byli uwikłani w akcję bramkową, no to tutaj on broni już, no bronił 3 strzały, dobra, może nie podniecajmy się aż tak bardzo jego występem. Uwaga, wrzutka w pole karne, Wilson broni, przerzuca tutaj przerzuca piłkę nad bramką, był to strzał celny i tak, czy i tutaj generalnie. Jezu, co ja gadam? Wybaczcie. Oj, będzie kontra. Crawford na środkowym obrońcy. Zobaczymy sobie teraz jego w ofensywnej akcji. Dobrze tutaj rozegrał piłkę do Spearsa, ten do Hopkirka. Hopkirk. Crawford już ucieka na swoje miejsce. Mallet, ale szwatalne teraz podanie i uwaga, kontratak. Ochol. Ochol, ale Khan. Świetny odbiór naszego nowego lewego obrońcy. Teraz zachował się bardzo dobrze, chociaż jego ocena 6-4. Najniższa w zespole w tej chwili, tak? Niestety nie napawa optymizmem. No okej. Moi drodzy, co tu możemy zrobić? Możemy wejść do szatni. Jesteśmy lepszym zespołem.
No nie wiem, czy jesteśmy. Być może jesteśmy. Zobaczmy sobie. Statystycznie wygląda podobnie. 6 do 6 w strzałach, 4 do 3 strzałach celnych i po 50% posiadania piłki. XG również bardzo podobne. Tak więc generalnie mecz bardzo wyrównany. Powinniśmy tutaj móc powalczyć o remis. Kan przegrywa kolejny pojedynek. Nie są to dobre wiadomości. To jest piłkarz, który nie powinien przegrywać takich pojedynków. On nie jest za wysoki. 172 chyba centymetry. Więc główkę mógł przegrać. No dobra. Zobaczmy sobie, ile ma wzrostu Adam Kan. 170 nawet mniej, 170 cm, 62 kg, tak więc dobra, nie jest to tytan wzrostu, ale też zauważyłem, że jest dwunożny, jest prawa i lewa noga, prawa noga przyzwoita, lewa noga bardzo mocna. Czekamy tutaj na jakąś kolejną wrzutkę, musimy robić zmiany, bo coś nam się tutaj gra nie klei. Szybciutko Hopkirk zejdzie z boiska, wpuścimy tutaj, zrobimy tak, Bredner będzie nam tutaj skrzydłowym. Może być skrzydłowym. Na pewno tutaj chcemy bocznego odgrywającego z funkcją ataku. Chcemy, żeby poszedł coś wyżej, zaatakował. Bredner ok, na lewej, a za Hopkirka damy Josha Gemela. Nie, przepraszam bardzo, mamy tutaj świetnego zawodnika. Testowanego Lodowice, Harry Lodowica, tak się bowiem nazywa. No, jego sobie tutaj spróbujemy. Być może on tutaj pomoże nam w ofensywie trochę bardziej zaistnieć. Tak, Lodowica, tam chyba 3, nawet 3,5 gwiazdki umiejętności. Nie wiadomo jednak na jakiej pozycji w ataku. Uwaga, Bredner jeszcze w jednej ofensywnej akcji jest na żółtej karce, więc musi uważać nasz zawodnik. 62 minuta. Gala Shields 6-9 do 7 w strzałach, 6 do 3 w strzałach celnych. Tak więc nasz bramkarz też tutaj musi zwijać się w ukropie i zobaczmy, mamy już Lodowicę na boisku, Harry Lodowica, tak się nazywa tenże chłopak, to już chyba 28-latek, zobaczymy, czy potrafi bramki strzelać. Dobrze, teraz zachował się w fazie obrony, odebrał piłkę, Bredner umie dośrodkować, ale musi też nauczyć się dryblować, poszedł dobrze lewą stroną, ale niestety nie, ta akcja nie zakończyła się dobrze, Grejem teraz przy piłce, oj, słabe, bardzo słabe teraz zagranie i szansa dla gospodarzy Reed, bardzo tutaj dobrze kapitalizują nasze błędy, od razu każdy nasz błąd jest bezlitośnie wykorzystywany przez zespół gospodarzy Wilson w kolejnej interwencji. Tutaj Wilson po raz kolejny rośnie nam na bohatera, 6-9 ocena, ale co z tego, skoro jego tutaj koledzy nie bardzo kwapią się do jakichś większych ataków. 11 do 7 strzałach, też zażądam więcej od swojego zespołu, bo na razie to co widzę jest niesatysfakcjonujące, a jest już 70 minuta spotkania. 11 do 7 strzałach, 7 do 3 strzałach celnych, 1-17 do 0,75 na XG, posiadanie piłki troszkę na naszą stronę w ogólnej dynamice meczu. No mecz bardzo wyrównany. Trochę gospodarze mają przewagę, trochę my mamy przewagę. Musimy to opanować. Grejem. Po raz kolejny tracimy piłkę w pojedynku 1 na 1 i będzie czerwona kartka. I tu się chyba kończy dla nas mecz. Nawet ciężko tutaj coś wymyśleć. Dobra, no grajmy Quitadika, może iść na prawo. Czy Kan może być na środku? Zrobimy sobie tak, boczny obrońca z funkcją obrony. Chyba zresztą w tej funkcji spisuje się najlepiej. No i spróbujemy tutaj zagrać w ten sposób. Niestety czerwona kartka przyszła w najmniej odpowiednim momencie. Mamy tutaj trójkę z tyłu, będzie problem na skrzydłach, ale powinno być w miarę ok w środku. Zobaczmy sobie, właśnie tu już jest problem. Reed dostaje piłkę do Wota. Wot oddaje strzał, ale Wilson nie musi interweniować. Niemniej jednak kolejna ofensywna akcja, chociaż był to strzał celny, bo tutaj wnioskuję to po rzucie rożnym, który mają gospodarze. Kroi się pierwsza porażka Franciszka Trenejro w lidze. Uwaga, Kan tutaj ładnie odprowadza przeciwnika, ale no i zażegnuje niebezpieczeństwo, więc ostatecznie nieźle. Andrew Wilson 7-0, jak na razie rośnie. James Graham 6-4, Kan 6-4, czyli nasi bohaterowie jak na razie zawodzą. Kolejny stał fragment. Czy będzie kontra? Jak na razie nie ma kontry. O, Chol, rzutka w pole karne i tak by był chyba spalony.
Tak, będzie to jest rzut wolny, był spalony, więc nawet gdyby to wpadło, to by się nie liczyło. Jak na razie Gala Shields no, przeważa w tym meczu, więc to ewentualne zwycięstwo przy ich przewadze, przy tym co zaprezentowali, będzie chyba całkiem zasłużone. Zbliżamy się już do 90 minuty. Niestety nie byliśmy w stanie wygenerować na tyle dużego zagrożenia, żeby po prostu im zagrozić i spróbować wygrać to spotkanie. Może teraz, 92 minuta, może powalczymy. Lodowica. Ale niestety nie jest to chyba demon szybkości. To wnioskuję po tej akcji, którą przed chwilą widziałem. I kolejna wrzutka tutaj na prawą stronę, gdzie ten Reed osamotniony ma dużo przewagi. O, proszę bardzo, Khan wygrywa pojedynek, być może powietrzny. Nic jednak z tego, bo piłka wraca do Reeda. Reed jeszcze raz. What? Reed. Jak się to skończy? 2-0. Jest, moi drodzy, po meczu. 8 meczów bez porażki. Tyle ta seria wynosiła. Niestety, no cóż, no porażka to porażka. Można się było spodziewać, że w którymś meczu w końcu Franciszek Trenejro zostanie pokonany. Był to mecz z Gala Shields. Był to mecz z Gala Feiridin Rovers. Tak, taką tutaj... Taką nazwę ma zespół, który pokonał Franciszka Trenejro, ich trener zwany Sherlockiem, dokładnie nazwiskiem Sherlock. Dobra, szybciutko wizyta w szatni. Cóż tu można powiedzieć, panowie? No mieliśmy pecha, nie było nam to pisane w porządku. Musimy się spodziewać, że raz na jakiś czas poniesiemy porażkę, nie mamy tu jeszcze składu takiego, żeby patrzeć w górę tabeli, patrzeć w stronę drużyn, które gdzieś tam biją się o awans, ale spokojnie w środku tabeli możemy sobie funkcjonować, chociaż teraz spadamy na miejsce 9, to jednak mamy tutaj też dwa mecze w stosunku do Gretnej zaległe, mecz w stosunku do Cowdenbeath, czyli gdzieś tutaj możemy sobie patrzeć na te 8, 7 miejsce, może nawet gdzieś tam na 6, chociaż tu już niekoniecznie jako na potencjalny punkt, jako potencjalną zdobycz jeszcze w tym sezonie, bo zostało nam jeszcze do końca tego sezonu 16, czyli 30 meczów, 9 spotkań do rozegrania. Miłoby znowu gdzieś tam mieć, miłoby było znowu gdzieś tam mieć jakąś dobrą pasę. Moi drodzy, szybciutko, Brown zawieszony na 2 mecze, tak więc ta druga kartka to była bezpośrednia czerwona, nie była to druga żółta kartka. Mamy obserwację zakończoną. To jest Colin McRae, czyli piłkarz, oczywiście Turso. Wysłałem tu tam panią Morgan Wright na to, by obserwowała zawodnika, ale no cóż, to raczej za wysokie progi. Jak dla tego zawodnika, szybciutka wizyta w kalendarzu, gdzie my się spotkamy? No myślę, że spotkamy się na ćwierćfinale Southern Counties Cup i na meczu z Bonnery Grows. Tak więc 4 mecze sobie tutaj rozegramy. 3. Broomhill, przepraszam, East Stirlingshire, East Kilbride. Znaczy East Kilbride to nie jest, no nie no. A Bonnery Grows, poczekajcie. Szybki. Chociaż nie, Bonnery Grows teraz jest liderem, tak więc okej. Okay. Bonnery Grows, aktualny lider w następnym odcinku. No i spotkanie z Southern Counties Cup w ćwierćfinale z Gretną na wyjeździe. Już serdecznie zapraszam na ten odcinek. Dziękuję za uwagę w odcinku tym. To był serial druga, to był trener. Do zobaczenia, peace out.